lawn bowling, the path to victory is not straight. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imagina. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważasz, że nie jestem inteligentniejszy, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, możecie odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną! Teraz i zawsze. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej... Kreator. No i dzisiaj zaczynamy temacik. No w zasadzie wracamy do tematu nowoczesności i czym owa nowoczesność się przejawia. Bo na pewno nie tym, co w telewizorni pokazują. No i cóż, to ostatnimi czasy dużo tematów przygotowywałem ja, a dzisiaj temat jest przygotowany przez kreatora, więc oddaję ci głos. No, a więc ostatnio tradycyjnie myślący ludzie są wyzywani od kołtunów nienowoczesnych, niepostępowych, i to jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. No i tutaj mamy ten ruch Palikota i Anno. Ruch Palikota. Jak? Ruch Palikota. No, albo ruch Palikota. Zależy... Nie, bo to wiesz, bo to jest taka... to trzeba wymówić z rosyjska, więc tam się skraca, musi być akcent. Ruch Palikota. Dlatego... No, pagadi. No, nie wiem, to taka jakaś gramatyka. Tak słyszałem, że to z rosyjska trzeba wymawiać i że to się tak wymawia. No, rosyjski to podobno bardzo postępowy język. No, z pewnością. No, w każdym razie politycy sobie robią różne złośliwości ostatnio. Natomiast my w konserwie postanowiliśmy zaorać postępowców ich własną bronią, czyli właśnie nowoczesnością. Tą konserwatywną nowoczesnością. No i właśnie to jest taka teza naszej audycji, czy nowoczesność to ucięty człon, aborcja i regresja gospodarcza, zmuszanie ludzi do pracy przy wysokich podatkach, brak atmosfery do nowych odkryć, w których zresztą Europa zawsze wiodła prym, a teraz jesteśmy za Japonią, USA i nawet Chinami. No czy właśnie nowoczesność to jest nowoczesność w takim rozumieniu klasycznym. No i właśnie ta nowoczesność, czyli z angielskiego modernity albo modernité francuskiego, to w filozofii postawa zakładająca prymat rozumu jako transcendentalnej normy społecznej. I tutaj Wikipedia twierdzi, że okresem rozwoju idei związanych z nowoczesnością jest oświecenie, co później udowodnimy, że jest bzdurą.
No w zasadzie, no nie, no w zasadzie w tym sensie, jeżeli rozumieć nowoczesność, to tak, to oświecenie w jakimś stopniu lewicowo nowoczesne jest takim szczytem, no nie szczytem, to nie, kultem rozumu, ale no takim właśnie odrzucającym rozum, no. To jest jeszcze wspomniany postmodernizm, czyli tak zwana ponowoczesność, ona jest niby wiązana z odrzuceniem tego projektu nowoczesności, ale to też będzie później skwitowane, czy jesteśmy w epoce poindustrialnej. Tutaj według Antonego Giddensa nowoczesność to skrótowa nazwa nowoczesnego społeczeństwa lub cywilizacji przemysłowej, gdzie świat postrzegany jest jako transformowalny przez ludzkie działanie. No tutaj można się odnieść, że przecież zgodnie z Biblią to Bóg dał ludziom świat po to, żeby go zmieniali jak sobie upodobają. No i oczywiście w granicach rozsądku przecież. I ta definicja, którą wymieniłeś, akurat jest dopiero pierwszą sensowną, którą tutaj... No właśnie, dlatego tutaj mówię, że to już dużo wcześniej o tym na przykład w Biblii było wspomniane. No i właśnie tutaj jest też o ludzkim działaniu, o funkcji instytucji gospodarczych, przemysłowych, gospodarki rynkowej, no i instytucji politycznych, jak na przykład państwa, czy tam demokracja masowa, chociaż nie wiem, co ona ma tu wspólnego z produkcją, ale niech tam już mu będzie. Później mamy Ulricha Becka, jeszcze jest też Scott Lewis, no i powtarza się ten Antony Giddens i oni wprowadzają pojęcie późnej nowoczesności na opisanie fazy rozwoju nowoczesności, w której wszystkie jej cechy przybierają bardziej wyrazistą postać. Te cechy to wymóg zaufania do złożonych systemów technicznych, nowe formy ryzyka na masową skalę, nieprzejrzystość życia społecznego oraz wielowymiarowa globalizacja. Czyli tutaj też sieją trochę panikę, jak z tą demokracją, trochę to tak zajeżdża bzdurą. Jednak w tym artykule jest błąd podstawowy, jak już tutaj, jak nie trzymamy się Wikipedii stricte, bo jednak nie wszystkie artykuły są pisane. No. Przepraszam bardzo, ale jeżeli by się trzymać Wikipedii, to byśmy chyba zgłupieli całkowicie. No takie głupoty. No tak, ale Wikipedia i tak jest lepiej pisana niż niektóre encyklopedie papierowe, bo jednak tutaj można zawsze oprotestować artykuł, jak jest już mega lewacki. No, jak ktoś zauważy, zdąży zauważyć. Ktoś zauważy, no właśnie taki niszowy artykuł o nowoczesności. A ile tutaj w zasadzie rzeczy jest zgodnych, powiedzmy, z realiami, a ile jest naciąganych. No, w każdym razie tutaj to oświecenie trzeba przede wszystkim no, skrytykować, bo były epoki dużo wcześniej, w których kierowano się rozumem dużo bardziej niż w oświeceniu, a w oświeceniu, jeśli chodzi o jakby przedstawicieli nowoczesności tej lewicowej, to nie kierowano się właśnie rozumem, lecz standaryzacją i schematem. Na przykład totalnym schematem była ta pierwsza szumna encyklopedia, o której tak dużo się na przykład mówi na lekcjach języka polskiego przy oświeceniu. I ona wręcz złośliwie komentowała wiele idei i społeczeństw, czy grup społecznych, uważając tylko punkt widzenia piszącego dany artykuł za kluczowy, jedyny słuszny. Na przykład Hiszpanów to kwitowano, że ich jedyną rozrywką jest patrzenie na koridę i tam jakieś seksualne orgie i tego typu rzeczy. Także no, to miało być encyklopedyczne podejście do na przykład tematu Hiszpanii, no to jest jakiś absurd w ogóle. No i to niby była ta postępowa encyklopedia. No właśnie, ona była postępowa, bo to mówisz, że lewicowa nowoczesność, no... W oświeceniu. No w oświeceniu przecież lewica powstała, tak de facto, na poważnie, no i ona z założenia odrzuca rozum, nie kieruje się logiką. Logiką wcześniej się operowało, a ideą lewicy jest ciągła walka, bo oni nie mają do dyspozycji logiki, tylko antylogikę. No i dlatego tak jest. Dlatego się podchodzi propagandowo, a nie obiektywnie w tych encyklopediach. Encyklopedyzm wcale nie powstał w oświeceniu, bo encyklopedię pisano już znacznie wcześniej. O czym też nam się w podręcznikach nie mówi. Dobra, kontynuujże.
No, ale teraz w takim razie trzeba znaleźć początki tego rozumowego podejścia do twórczości, nowoczesności, chociażby nauki. No i takie coś można znaleźć już nawet w starożytnym Rzymie, prawda? W późnym średnim wieku było to bardzo mocne, bo później scholastycy na przykład mówili o pieniądzu, mnisi z Toskanii budowali podstawy ekonomicznych teorii o powiązaniu nabywcy i sprzedawcy, że cena nie jest na przykład czymś ustalonym z góry, tylko jest umowna. No i na dowód tego można przytoczyć język. No przecież język bankowy opiera się na późnej łacinie i włoskim. No przecież bank to jest właśnie z włoskiego. Chociażby. No chociażby to słowo. No i mieliśmy jeszcze w późnym średniowieczu rozwinięty system cechów, które pilnowały dotrzymywania gwarancji jakości wytwarzanych w swoim kręgu produktów. I w zasadzie każde większe miasto miało swoje cechy i to różnorakie, więc de facto istniała konkurencja, nawet w obrębie miasta, chociaż bardziej między miastami. I ta doza tej korporacyjności i zamknięcia produkcji dla wybranych w kilku branżach, miasta jakby oddało na przykład od siebie o pół dnia drogi czy dzień, no to jeśli produkt był niezadowalający w jednym mieście, można było składać zażalenie, nie żądać gwarancji, a jeśli nie można było wyegzekwować swoich, powiedzmy, wymogów poprawy, no to zawsze można było wyjechać do innego miasta, tak jak to niektórzy twierdzą, jak ci się nie podoba, to tutaj iść tam. I można było tam skorzystać z twórców, którzy byli zrzeszeni w innym cechu i oni działali na innych zasadach, na przykład minimalnie innych. I tam można było dostać produkt, jakiego się chciało. Także nawet jeśli w obrębie jednego miasta ta konkurencja nie działała, to można było między miastami stosować tę konkurencję. Jedne miasta się szybciej rozwijały, inne wolniej. Jedne miały takie przywileje, inne miały inne przywileje. No, między innymi. Przy czym też warto zauważyć, że akurat dla rozwoju miast w średniowieczu większe znaczenie miało ich położenie geograficzne niż przywileje, jakie otrzymały. No na przykład na przykładzie Włoch było wiele miast, które zajmowały się handlem lewantyńskim, ale my słyszymy jedynie o Wenecji i Genui. Nie przypadkiem. Otóż one były położone blisko rynku zbytu. Czyli okręty przybywały do takiej i Wenecji, czy takiej Genui i były rozładowywane i wędrowały już z Wenecji na teren Niemiec, a z Genui w kierunku Francji. Tymczasem z południowych Włoch takie wozy z ładunkiem musiałyby przejechać całe Włochy. A pamiętajmy, że transport morski jest znacznie tańszy niż transport lądowy. Nawet dzisiaj. Tak. A czemu tak ważny był ten transport morski? Czemu nie można było na przykład do samej Francji, czy naokoło tutaj przez Atlantyk do Niemiec popłynąć okrętami? No, znacznie dłuższa trasa to jedno, co wtedy stanowiło trudność dwojaką. Po pierwsze, te okręty nie były jeszcze tak nowoczesne jak w późniejszych czasach, a po drugie było bardzo silne piractwo i to piractwo spowodowane, które zaczęło się wraz z najazdem islamu na Europę, a później trwało i to też głównie islamiści się tym zajmowali. We wczesnym średniowieczu, w środkowym średniowieczu często najeżdżali na wybrzeża między innymi Włoch, porywając ogromne ilości ludności. No, przy transporcie lądowym też istotne jest to, że było też piractwo lądowe.
No ale to kolejny temat, bardzo ciekawy. Myślę, że kiedyś można by do niego wrócić. No, w ogóle na walce z piratami to się wzbogacił taki kraj jak Malta przecież. Bo tam ci kawalerzy mieczowi, to tam praktycznie ich głównym zajęciem było zwalczanie piractwa islamskiego, co zresztą w pewnym momencie spowodowało prawie całkowity brak statków islamskich nawet na tym rejonie Morza Śródziemnego, bo się bali tam płynąć. No i całe szczęście, wtedy akurat było bezpiecznie w no owym właśnie. rejonie. Najpierw Joannici zostali przegonieni z Rodos, a potem z Malty operowali wspierani przez Hiszpanię. No, wyglądało to w ten sposób, że otomańskie imperium miało było w posiadaniu Algierii i tam z Algieru operowały okręty pirackie. No i Malta jest po drodze, przecinając te drogi komunikacji i też bardzo często dochodziło do bitew morskich. Jakby się zagłębić w historię, to można byłoby bardzo ciekawe rzeczy z tego rejonu, z tego konfliktu. Szukając konfliktu hiszpańsko-otomańskiego, można byłoby bardzo wiele rzeczy się dowiedzieć na temat właśnie Malty i znaczenia zakonu joannickiego. A jeszcze tutaj, bo wracamy do tematu naukowego, warto wspomnieć jeszcze, zanim wrócimy tak w całości, że na Malcie przecież wiele technologii bizantyjskich stosowano, greckie ognie, armaty były bardzo popularne właśnie tam, jedne z pierwszych na statkach stosowane w Europie, bo właśnie nowinki technologiczne stosowano do walki z islamem, który zawsze jest przedstawiany jako ten niby taki rozwojowy względem tego zacofanego średniowiecza. No tymczasem było odwrotnie, no. Bo to islam palił biblioteki, islam podbijając mordował ludzi i to ciemność wieków średniowiecznych nie wynika z najazdów barbarzyńskich, tylko z właśnie z tego, że spalono biblioteki w wyniku najazdów islamskich. I wracając do oświecenia, to właśnie w oświeceniu powstał ten mit islamu takiego fajnego. To wtedy Rousseau pisał bajki różnego rodzaju, inni filozofowie pisali bajki o islamie, korzystając z orientalnych motywów w swojej literaturze bardzo często. No w ten sposób rozbijając kulturę europejską. No i jeszcze był ten mit dobrego tubylca, co tam po odkryciu na przykład Tahiti we Francji był bardzo popularny, że oni nie mają trosk, że sobie żyją tam rozbijając te swoje kokosy i to jest fajne. No. No, to wróćmy do tego systemu badań naukowych, bo już gadaliśmy o tym jakby protokapitalizmie, który był w średniowieczu w pewnym sensie między miastami i w samych miastach. No, przede wszystkim miasta no, się słuchaj, w średniowieczu. Słuchaj, bo... oczywiście tu trzeba zwrócić uwagę, że nam się też mówi, wmawia, że średniowiecze było jakieś ubogie pod względem produkcji, czy te cechy były niewydajne, nie było manufaktur, że manufaktury to jest późny wynalazek. Nieprawda. Przecież spójrzmy na ryciny, jakie są. Przecież z sezonu na sezon zmieniały się mody na dworach. Mody ogromne, mamy zasoby wiedzy na temat strojów, na temat różnego koronkarstwa, hafciarstwa, tego nie dało się robić wyłącznie rękami kilku drobnej ilości szwaczek, czy drobną ilość, niewielką produkcją ręczną, niezorganizowaną. Czy mamy metalurgię? Już w średniowieczu. Mamy w średniowieczu ogromną budowę katedr gotyckich. Wiele nie przetrwało do dzisiejszych czasów w wyniku między innymi upadku
związanego z czarną śmiercią. Ale nie wyobrażajmy sobie średniowiecza jako prymitywnego okresu w produkcji, bo tak to piszą nam podręczniki, które opierają się o oświeceniowe właśnie mity, a potem o mity kontynuowane, rozbijanie historii przez kontynuowane przez szkołę deterministyczną w historii, czyli po prostu marksizm. No, no i tu trzeba też wspomnieć o uniwersytetach w średniowieczu, bo na przykład od 1200 roku powstało ich bardzo dużo w krótkim czasie, między innymi nasz krakowski. I przecież na uniwersytetach powstała w zasadzie współczesna nauka, bo na przykład powtarzalność doświadczenia i możliwość wykonywania doświadczeń przy świadkach, żeby je udowodnić empirycznie, no to, to właśnie w średniowieczu się to narodziło. Na przykład dziś jest problem w przypadku badań tych nad atomami czy nad kosmosem, że właśnie ciężko te badania jakby upublicznić, ciężko pokazać każdemu człowiekowi, o patrz, to jest tutaj, albo się to tak rozbija. I to jest też pole do nadużyć, bo w obecnych czasach mamy duże nadużycia w tych molochach naukowych, które są rozsiane po całym świecie, bo jest dużo środków marnowanych właśnie, więcej niż kiedyś, bo kiedyś można było to łatwiej pokazać empirycznie ludziom. W średniowieczu też konkursy matematyczne się narodziły na przykład. I literackie. Była literacka nagroda Nobla, taka można ją przyrównać. No i wielu Polaków otrzymywało ową nagrodę. Zapisanie po łacinie oczywiście, ale bywały takie rzeczy. Także idea integracji europejskiej to była idea uniwersalizmu wcześniej. W późniejszym okresie zmieniła się w ideę stworzenia czegoś na kształt Ligi Narodów i to też o tym nam się w podręcznikach nie mówi, a to znowu też bardzo istotnie w tym palce maczali Polacy. Miało to na celu stworzenie systemu królestw, które zapewniałyby pokój w Europie. Takiego układu sił, żeby wojny już nie wybuchały. I to jest też średniowiecze. Dokładnie. I właśnie dzięki tutaj konkursom, które były różnorakie, to na przykład dzięki konkursom matematycznym, które się odbywały we Włoszech, odkryto wiele zapomnianych na przykład starożytności wzorów matematycznych czy dowodów, które pozwoliły naszej matematyce europejskiej wyprzedzić kraje arabskie, które ukradły na przykład pojęcia zera Hindusom albo geometrię Grekom. I Europa sama to odkryła, nie czekając na Arabów właśnie poprzez to, że konkursy były. I na nowo to zaczęło funkcjonować, powstały wzory getta, których Arabowie już nie znali. Znowu kolejny mit. Kolejny mit, jaki nam się mówi w podręcznikach, że islam przechował nauki starożytne. No, nie do końca. Trochę tam, czego nie spalił, to może i trochę faktycznie przechował, ale ogromną rzeczą dla Europy Zachodniej, dla zachowania wiedzy starożytnej w Europie Zachodniej, ogromną sprawą byli mnisi w Irlandii, którzy zajmowali się przepisywaniem starożytnych pism. Gdyby nie ci mnisi w Irlandii, to raczej byłoby kiepsko z zachowanymi tekstami, no bo ten islam to więcej palił niż zachowywał, a żeby te pisma, które zostały zdobyte w wyniku wypraw krzyżowych, no to żeby one były wykorzystane, to musiały być zrozumiane, więc musiały być na jakiejś pożywce. No i więc na pewnej siatce wiedzy, że się tak wyrażę, nowocześnie, znowu nowocześnie, no i to robiono w Europie Zachodniej. Dobrze. No to jeszcze wracając do przepisywania, bo się mówi, że mnisi przepisywali tylko to, co było święte, a przecież często są jakieś frywolne obrazki w tych księgach, po prostu mnisi przepisywali to, co było, albo pisali o aktualnych rzeczach też przecież w swoich księgach. Także nawet na naszej stronie Facebooka konserwy przecież jest
obrazek wklejony żywcem ze średniowiecznej książki, gdzie goły facet jest jako litera I na przykład. No, zdarza się. No i co? Czy to pasuje do obrazu średniowiecza z podręczników? No nie pasuje, bo nie mamy podejścia naukowego do wiedzy właśnie w tej chwili. Brakuje tego empiryzmu w szukaniu wiedzy, że musi być powtarzalne doświadczenie, że muszą być świadkowie tego doświadczenia, że muszą być jakieś na przykład relikty archeologiczne, które bierzemy pod uwagę przy tym doświadczeniu. I krytycyzmu nam przede wszystkim brakuje. Krytycyzmu. My będziemy, no, planujemy w najbliższym czasie gościć serią wręcz historyków, którzy nam opowiadają, jak to jak wyglądała sytuacja nie tylko w średniowieczu, ale i później, bo to, co jest w podręcznikach, to jest jedno wielkie kłamstwo, mówiąc ogólnie. No ale o tym to w następnych audycjach. Taki wstęp może zrobimy delikatny dziś. Dobrze, ale nowoczesność. Hurra! No to jeszcze z nowoczesnością wszyscy wiążą te ogromne koncerny, że niby bez nich się nie da nic stworzyć przełomowego. A na przykład mało kto sobie zdaje sprawę, że nieco ponad 100 lat temu powstało szkło laminowane, które teraz ratuje życie wielu kierowców i na przykład pozwala robić ogromne witryny szklane w supermarketach. I ono powstało w 1903 roku zupełnie przypadkiem i w małym laboratorium chemicznym byłego nauczyciela chemii, Edwarda Benedictusa. I trzymał zlewkę nieumytą na stole i po prostu tam ona stała podobno przez jakiś czas i zaschły takie włókna celulozowe połączone z kwasem. To się nazywało nitroceluloza i to jest taki plastik giętki. I po prostu strącił przypadkiem, jak robił inne doświadczenia, tę zlewkę pobrudzoną i ona się nie rozpadła w drobny mak, tylko popękała i się zniekształciła, dalej trzymając formę tej zlewki. I on się zastanowił, jak to nastąpiło. Posmarował szybę podobną masą, tylko że to zrobił bardziej profesjonalnie i rozbijał tę szybę piłką, ponoć. Takie są teorie. W każdym razie ta technologia szybko właśnie znalazła zastosowanie w motoryzacji, w szybkach do motocyklów, w szybkach do samochodów. I szyby pancerne później łączono z tym szkłem laminowanym, że jak szyba pancerna po bardzo mocnym uderzeniu pęka w drobny mak, no to jednak też stanowi zagrożenie, więc jak się połączy z taką słabszą szybą laminowaną, to jest to i mocne, i bezpieczne. Także zupełnie przypadkiem może powstać technologia, tylko no najpierw trzeba dać ludziom czas, żeby mogli te eksperymenty robić. Także tu też jest rola ograniczania czasu pracy poprzez to, że są niskie podatki na przykład. No właśnie, tak w zasadzie to historia wynalazków to jest historia lenistwa też. No dokładnie, no my o tym mówiliśmy przy audycji o robotyce już dłuższy czas temu. No dobra, no ale co tam dalej? No teraz trzeba wyjaśnić, co to jest w ogóle mechanizacja, bo wielu ludzi mechanizację kojarzy, że to tam ledwo 100 lat temu powstało. A na przykład mechanizacja to jest zastępowanie monotonnych prac ręcznych przez maszynę, ale dalej roboty i te maszyny są obsługiwane ręcznie. Także tutaj jest dalej duża rola człowieka i mechanizacja powstała już w starożytności w pewnym sensie. Na przykład te urządzenia do mierzenia dróg w starożytnym Rzymie albo ta grecka maszyna licząca, którą znaleziono na statkach kupieckich, która pełniła prawdopodobnie rolę kalkulatora, ale do tego oczywiście potrzeba człowieka, bo te maszyny nie działają w sposób zautomatyzowany, tylko potrzeba człowieka, żeby ta maszyna wykonała swoją funkcję tam mechaniczną. No i naukowcy się właśnie spierają co do tego, kiedy ta mechanizacja powstała, ale starożytność i właśnie później średniowiecze poprzez warsztaty tkackie pierwsze tutaj może być tym jakby źródłem tej mechanizacji takiej późniejszej. No nic się nie dzieje w oderwaniu od innych rzeczy. Później mam automatyzację. Automatyzacja to jest już większe ograniczenie i zastąpienie tego procesu pracy człowieka, zwłaszcza fizycznego, a nawet pracy umysłowej w pewnym stopniu przez te maszyny. I te maszyny automatyczne już są bardziej samoregulujące się. Na przykład tutaj też wracamy znowu do warsztatów tkackich tych ze średniowiecza, bo te maszyny już miały pewne funkcje, że nie musiał człowiek przekładać tych
tam, jak to się nazywa, z grzebu, czy jakoś tam przez te nitki, tylko ta maszyna mogła to zrobić automatycznie. Tylko oczywiście nie było tej siły pary, którą w XIX wieku zastosowano, więc to działało wolniej, bo nie było wysokich obrotów od tej maszyny parowej, ale to już była maszyna automatyczna, jedna z pierwszych, właśnie taki warsztat tkacki średniowieczny w tej manufakturze. Można było tam ustawiać pewne wzory, na przykład na tkaninach, dzięki temu mieliśmy właśnie bardzo kolorowe te tkaniny w średniowieczu, o czym wspominałeś. Ta moda się mogła szybko zmieniać dzięki temu. Przy czym też warto tu uściślić, że chodzi o to środkowe średniowiecze, bo po klęsce niezawinionej, jaką była czarna śmierć, bardzo dużo rzeczy po prostu upadło w wyniku tego, że dużo specjalistów wymarło. No albo przeniosło się na przykład na wschód, gdzie ta śmierć nie była taka istotna. No w Polsce było na przykład mniej ofiar tej czarnej ospy. No i też tutaj warto sobie dodać, że wielu naszych słuchaczy może sobie wyobrażać, że no w średniowieczu no to ta czarna ospa to się przenosiła ze względu na to, że ludzie się nie myli. No myli się, myli. Właśnie, myli się. Myli się i to mieli właśnie do XIII wieku bardzo powszechne były różne łaźnie. Z bogatymi freskami w środku, tak. O czym też pisaliśmy i mówiliśmy. Tak. I te łaźnie występowały w całej Europie. Ludzie się myli, tylko potem to zaginęło. No. Dopiero później. No i też to szło od zachodu, bo w Polsce ludzie się myli jeszcze do XVI wieku mniej więcej. Później te sfrancuzienie nadeszło razem z niemyciem się. Znaczy, tak zwane. Niemycie z francuzieniem. No, w ten sposób. I tutaj często jest błąd, że wielu ludzi nazywa maszyny parowe, które powstały w XIX wieku i te skomplikowane mechanizmy robotami. To nie były roboty, ponieważ robotyzacja to zastąpienie produkcji prostych elementów, roli pracy ręcznej i części pracy decyzyjnej. Tego automat nie potrafi, bo automat potrafi owszem przełożyć tam różne, powiedzmy jakieś tam wrzeciona, czy tam jakieś wichajstry w maszynie parowej, natomiast nie może decyzji podejmować. No. Warto obejrzeć programy z serii Jak to jest zrobione, ponieważ one świetnie pokazują, czym właśnie są roboty. Są to urządzenia, które nie tylko wykonują, ale także sprawdzają od razu po wykonaniu niektóre elementy lub nawet całą rzecz. Nawet obecnie bardzo popularne w Portugalii są roboty do produkcji korków do win. One jednocześnie i produkują, i analizują, czy ten korek jest dobrze wykonany przez te poprzednie działy tego robota produkcyjnego. No i tutaj też historia, że właśnie te korki do wina z Europy Południowej, które głównie pochodzą, dużo lepsze markowo korki idą na przykład do Grecji, Rumunii czy Bułgarii niż do win francuskich czy włoskich, no bo francuskie wina i włoskie jadą na opinii, a rumuńskie, bułgarskie i greckie muszą sobie wypracować markę jakością, no bo niestety nie mają dobrej opinii w tym świecie winiarskim, chociaż są świetne. No i warto też zauważyć, że te roboty i tak nie są idealne, bo... No, co to jest... Zresztą sam termin robot przecież to jest... Czeski pisarz go użył, Karel Čapek w 1920 roku, no i właśnie tutaj chodziło o to, że to jest istota zbudowana na podobieństwo człowieka i ona jest po to, żeby zastąpić człowieka w pracy, ale nie żeby zastąpić człowieka. Co dalej? No, za początek takiej typowej robotyki, gdzie maszyny już podejmują decyzje, to można uznać rok 61, bo wtedy w General Motors uruchomiono pierwsze maszyny na linii produkcyjnej tego typu, które robiły i jednocześnie analizowały, co robią. W Krakowie mamy obecnie wojnę piekarzy z robotem piekarskim, który podobno odbiera pracę, wykonując precle automatycznie. Także tutaj dalej jest ten strach przed robotyzacją i automatyzacją, niestety. Dosyć durny ten strach, albowiem przecież on, taki robot, nie zabiera pracy, tylko zmniejsza zapotrzebowanie na pracę, ale nie w ogóle,
Tylko w danej części, pracę. w danej części gospodarki. No. No właśnie. W normalnych warunkach, no wprawdzie u nas nie ma normalnych warunków gospodarczych. No niestety. To bardzo łatwo jest się przekwalifikować. A w naszych warunkach, no ja bym jednak dużo zrozumienia miał dla tych protestujących czy buntujących się. Znaczy, no, o ile mi wiadomo, a starałem się jeszcze tę sprawę sprawdzić przed audycją, bo to jest sprzed pół roku sprawa, to chyba producenci Presti jakoś nie narzekają, że jest ta konkurencja i ona dalej istnieje, więc no, dziwię się tylko, że inni producenci tych Presti nie kupili sobie podobnych robotów. No, bo to jest, jednak by mogli produkować więcej, na przykład zachowując te same zatrudnienie wtedy. Ciężki jest żywot gwiazdy Pangroka. To jeszcze warto wspomnieć o wrogach robotyzacji i upraszczania życia. No. To jest ciekawa historia. Mamy słynnego Che Guevarę, którego wielu ludzi nosi na koszulkach, taki postępowiec według lewicowych ideologii na całego. No, typowy postępowiec, czyli morderca. No, nienawidził dzieci, murzynów, latynoskich tańców, rock'n'rolla. I uważał, że ludzie powinni pracować ciężko, by nie myśleć o pierdołach ogólnie rzecz ujmując. I że najlepiej trzeba płacić właśnie za pracę ręczną. No to jeszcze wspomnimy, że doprowadził prawie do bankructwa bank centralny na Kubie, bo się wziął za drukowanie pieniędzy, bo stwierdził, że to jest najlepszy sposób na naprawę gospodarki. Także tylko pogratulować. No, postępowiec. No. No i to oczywiście mamy towarzysza Marksa, który wymyślił walkę klas. Wspominaliśmy też o tym, że się napuszcza na siebie różne grupy społeczne i wymyśla się zastępcze problemy, na przykład jak to, że się stosuje roboty. Tutaj z Marksem jest problem, że ciężko znaleźć tak stricte odniesienia do maszyn, natomiast on stwierdził prawdopodobnie, że pracodawcy chętnie by zwolnili wszystkich pracowników, gdyby mogli ich zastąpić maszynami, a jakoś w XIX wieku to nie nastąpiło, prawda? No nie następowało, no przypadek. No. To też w ogóle do XIX wieku też zakłady przecież posiadały masę działów niezwiązanych w ogóle z produkcją. Dopiero potem zaczął następować taki outsourcing, który mamy teraz. I też w tej chwili mamy wrażenie, że dużo mniej ludzi jest zatrudnionych w produkcji, a to jest nieprawda przecież. No właśnie, to jest taki błąd statystyczny. Dawniej firmy miały problem z zarządzaniem wewnątrz siebie, więc musiały być duże, żeby powstawały działy księgowości, działy tam usług różnych, takich, owakich. Te zakłady stawały się ogromnie rozbudowane, no i zatrudnienie w statystyce było, że to wszystko jest w przemyśle, mimo że mnóstwo ludzi zatrudnionych było w usługach. Tylko że w Niemczech takich na przykład w Zagłębiu Góry się mówiło, że wszyscy pracują u Krupa, to był taki przemysłowiec, a tam było wszystko, od rozlewni wody mineralnej, pralnie, domy jakieś, kurcze, nawet hotele były pod tym Krupem, także to właśnie pokazuje rozbudowanie tego straszne, takie sztuczne. Znaczy nie sztuczne, no wtedy to... No wtedy to powstało samoczynnie, ale później się okazało to zbyt kosztowne. Tak, tworzyło wewnętrzne koszty, no i w wyniku konkurencji musiało ulec decentralizacji, powstała idea outsourcingu i teraz, że na potwierdzenie tego, co mówimy, statystycy obserwują, że w krajach rozwijających się te zakłady takie starszego typu, znaczy, jakby to powiedzieć, huty, kopalnie, te wielkie zakłady zarządzane są nowocześnie, czyli na zasadach tego outsourcingu. I te różnice, to, że wygląda to zupełnie tak jak w XIX wieku, tylko że w XIX wieku wszyscy zatrudnieni stanowili element jednego zakładu, znaczy pracowników jednego zakładu, a dzisiaj w krajach rozwijających stanowią, składają się na pracowników wielu zakładów, wielu mniejszych, czyli ten outsourcing jest faktyczny, a te relacje pomiędzy zatrudnieniem poszczególnych tych
gałęziach są takie jak kiedyś, czyli proces następuje podobnie, tylko że inne formy zarządzania zostały zastosowane. Co daje nam złudzenie epoki postindustrialnej. Nie wierzmy w to, nie ma epoki postindustrialnej, żyjemy w epoce przemysłu. I to jeszcze powinien się on coraz szybciej rozwijać w zasadzie, gdyby funkcjonował wolny rynek. No właśnie. To jeszcze tak a propos XIX wieku złego, bo warto podkreślić, że w zasadzie od lat 40. XIX wieku do roku 1910, tak już bardziej siłą rozpędu to było pod koniec, ale właśnie przypływ tych maszyn i automatycznych urządzeń spowodował, że produkcja dóbr tak taniała i przyspieszała, że w zasadzie siła nabywcza była ogromna na przestrzeni tych 60 lat. W momencie, kiedy pieniądz zachowywał standard, to, no właśnie, to też ilość pieniądza w gospodarce nie zwiększała się, a produkcja znacznie się zwiększała, więc wszyscy korzystali na tym, bo spadały ceny. Jeżeli pieniądza jest tyle samo, a produktów jest coraz więcej, no to ceny muszą spadać naturalnie. No i w momencie, kiedy to nie były papierki, tylko faktycznie złoto, to też nawet jeżeli coś się sprzedało taniej niż się wyprodukowało, to okazywało się, że człowiek i tak zarabiał, bo siła nabywcza wzrastała. No w Japonii na przykład mają do dzisiaj ten problem, bo Japończycy coś nie chcą się zachęcić do brania kredytów tak jak Europejczycy i wciąż jest deflacja i muszą dodrukowywać pieniądz co jakiś czas, żeby generować inflację. Tak, i generując inflację, oni akurat zatrzymują gospodarkę w miejscu. No ale tak w Japonii na przykład jest najwięcej automatycznych kibli, których nie trzeba myć. Ja bym chciał mieć na przykład kibel, który nie trzeba myć, a w Europie to jest problem kupić nawet. No fajnie by było. Znowu lenistwo. No w Japonii jest 8 milionów takich kibli, także wyobraź sobie, ile takich kibli jest. No ja powiem, wrócę do XIX wieku, mianowicie bardzo dużo ludzi nauczyło się według marksistowskich głupot i powtarza, i w podręcznikach tak samo jest, że w XIX wieku to był wyzysk. Wyzysk, panie, wyzysk. No przepraszam bardzo, ale XIX wiek to powinniśmy porównywać z naszymi czasami, czy z wiekiem XVIII. No w XVIII wieku ludzie pracowali znacznie więcej, znacznie ciężej, no i w wyniku industrializacji ich praca uległa poprawie, ich sytuacja uległa poprawie, a nie pogorszeniu. Tylko, że my musimy porównywać w czasie, ale nie wbrew logice, tylko zgodnie z logiką. Co warto zauważyć? Podział produkcji, wysoki podział produkcji spowodował powstanie fordyzmu i taylorizmu, czyli takich form zarządzania, które... No fordyzm to jest masowa produkcja już, a taylorizm to jest też sposób, jak ją zorganizować. I podzielono pracę na bardzo drobne kawałki, co znacznie ułatwiało zarządzanie i powodowało, że ludzie stawali się, mieli zadania jak maszyny. No i to jest faktycznie problem, to jest faktycznie błąd, bo człowiek... Tak się nie da pracować na dłuższą metę. No właśnie, tak się nie da pracować i w ten sposób degeneruje się wartość człowieka, bo on przestaje wkładać energię w swoją pracę, przestaje angażować się. No i to są faktycznie problemy. No dlatego tutaj maszyny trzeba było zatrudnić, bo maszyny powinny takie role przejmować i automaty. No i miejmy nadzieję, że na Zachodzie już się z tego od dłuższego czasu z takich koncepcji zakłady wycofują i wraca logika. No ale znowu to rynek w jakiś sposób uregulował. Ja bym tutaj przykład Japonii dał, bo też za chwilę będę o tym mówił, bo w Japonii w znacznym stopniu przecież tą automatykę wprowadzono właśnie, bo się bano o pracowników, że stracą wydajność, a jednak tamta wydajność była kluczowym elementem produkcji i tamten pracownik musiał zapieprzać dwa razy szybciej niż Europejczyk, żeby tam konkurencja była zachowana, bo trzeba było jeszcze te produkty dostarczyć do Europy.
No i właśnie ta robotyzacja w Japonii już sięga w niektórych zakładach 60%, że ludzie tam są tylko od siedzenia przy komputerze i sterowania tymi maszynami, które roboty wykonują same. No to co tam dalej? No, było takie hasło za PRL-u mechanizacja rolnictwa. I ono do pewnego absurdu doprowadziło, ponieważ gdy komuna upadała, to nastąpiło dosyć spore nasycenie rynku ciągnikami, traktorami i różnymi kombajnami po tych upadających PGR-ach. I wtedy właśnie nastąpiła ciekawa rzecz, do której też tutaj Japonia w pewnym stopniu nawiązuje, bo dużo ludzi stosowało właśnie maszyny rolnicze, natomiast nie było pestycydów, bo brakowało na nie pieniędzy. I na przykład pod koniec PRL-u i na początku lat 90. bardzo dużo rolników produkowało dosyć zdrowe jedzenie, stosując tylko mechanizację. I w Japonii, nie wiem, czy oni się w pewnym stopniu na tym jako, powiedzmy, źródło inspiracji wzorowali, ale w Japonii powstało kilka takich dużych gospodarstw, w których praktycznie całą pracę wykonują roboty rolnicze od A do Z, od pielenia przez sianie tam po jakieś zbiory i pielęgnację tych roślin. I się okazuje, że można niewiele mniejsze mieć plony niż na GMO, a na dodatek te plony są dużo zdrowsze, no bo nie ma ryzyka, no tak, że jakieś mutacje genetyczne nastąpią. Przy dobrym zaplanowaniu procesu produkcji, ale to też stanowi pewien problem, mechanizacja bez chemizacji rolnictwa. No bo co znaczy mechanizacja? Mechanizacja oznacza, że nie ma zwierząt, nie ma zwierząt pociągowych, więc nie ma nawozu. No i w mechanizacji bez chemizacji, bez stosowania nawozów sztucznych, następuje problem, że nie ma tego nawozu, więc gleba ubożeje. Znaczy prawdopodobnie tam to rozwiązano, że jest jakiś sposób dostarczania obornika, aż tak się nie wgłębiałem w temat. Czyli zwierzęta z innych hodowli dostarczają nawozu jakoś naokoło, nawozu jak towaru, że gospodarstwo kupuje towar w postaci nawozu. No, outsourcing. Outsourcing znowu. Żeby tak urzędy chciały stosować outsourcing. O, panie. To by nagle się dało wszystko zrobić na czas. O, i to jeszcze z nadwyżką. Pamiętasz, jak robiliśmy przy audycji o robotyce jeszcze obliczenia, ile pracownik musi pracować, gdyby nie było podatków i tych wszystkich ograniczeń w pracy? No to wyszło jakoś 4 godziny, o ile dobrze pamiętam. Albo i mniej. Słucham? Albo i mniej. Znaczy, powiedzmy 4 godziny to było, żeby bez większych fluktuacji zapewnić te same dochody, albo nawet większe i jeszcze mieć więcej czasu wolnego. Także no to o to chodziło, żeby... powiedzmy, nie robić aż takich drastycznych skoków. No. Czy coś jeszcze? Znaczy, no, jeszcze tutaj bym powiedział o pracy w domu i drukowaniu efektów swojej pracy. To dotyczy bardziej takich zawodów kreatywnych, gdzie się coś projektuje albo tworzy jakieś prototypy. W każdym razie są już takie stanowiska, pierwsze prace na świecie, gdzie każdy pracownik jest w innym miejscu, a efekty ich pracy są drukowane na przykład w centrali, która gdzieś tam się znajduje przy jakiejś hali produkcyjnej, na przykład na drukarce 3D. I tutaj praca jest całkowicie już, powiedzmy, no, może nie tyle zrobotyzowana, co zautomatyzowana, bo nie ma tej fazy produkcji, bo pomysł od razu jest tworzony dzięki takiej maszynie właśnie. No i cóż, czy zmniejsza się ilość miejsc pracy przez to? No chyba nie, no bo jakoś jeszcze nikt nie mówi, że wszystko będzie niedługo wydrukowane. No, teraz to mogą być wydrukowane najwyżej pieniądze. No to mówimy o europejskich realiach niestety. Amerykańskich również. No w każdym razie skracając właśnie czas pracy, wcale nie ma moim zdaniem ryzyka, że nagle ktoś będzie i tak pracował tyle samo albo jeszcze więcej, żeby się nachapać, bo jednak... ludzie chcą jak najkrócej pracować, tacy normalnie myślący. Chcą mieć czas dla rodziny, żony, dzieci, czas na hobby. No zawsze są jakieś niechlubne wyjątki pracocholików, ale to sądzę, że nie ma się co bać ograniczać ten czas pracy, ale oddolnie, nie odgórnie. Zauważmy, że nawet przedsiębiorcy to przecież poświęcają kilka lat na rozkręcenie działalności, a potem często korzystają z efektów. No. No, człowiek pracuje po to, żeby korzystać z wypracowanych środków, a nie po to, żeby pracować dla samej pracy. Mnie na przykład irytuje 1 maja, święto pracy, bo
Praca to jest tak jak oddychanie, to jest coś oczywistego. Człowiek nawet jak pracuje 4 godziny, to po pracy będzie robił inne rzeczy, czy to z synem, córką, albo powiedzmy gdzieś pójdzie na spacer. No, zawsze człowiek coś robi, co go rozwija. No. Nie jest tak, że człowiek siedzi i się patrzy w telewizor. No, oczywiście mówię o normalnym człowieku, bo są tacy, którzy siedzą przed telewizorem non-stop, ale... No. No ale jeżeli by nie było zasiłków i nie byłoby barier w dostępie do pracy, takich sztucznych, urzędowych, no, sztucznych, podkreślam. Kiedy to urzędy tak uregulowały rynek, że tej pracy faktycznie nie ma, no to taka osoba nie mogłaby siedzieć przed telewizorem, no bo jednak by musiała od czasu do czasu te 4 godziny poświęcić, żeby do tej pracy pójść, czy nawet w domu ją wykonać i wysłać do zakładu. No tak, no. To się wydaje śmieszne, no ale to jest tak banalnie proste. No naprawdę, to ja pracowałem przez internet jakiś czas. Oczywiście to robiłem, powiedzmy, trochę na lewo. I pracując raptem 2-3 godziny dziennie, miałem zarobki na poziomie normalnego pracownika. Po prostu robiłem zadanie, wykonałem zadanie, dostawałem za nie pieniądze. Można? Można, można. Proń cię bardzo. Słucham? Można, można. Proń cię bardzo. No. No to co? Kończymy ten temat chyba. No powoli kończymy. No i to jest takie no, nowoczesność, co można traktować w różny sposób. No i to jest nowoczesność, która jest nowoczesna, a nie takie głupoty, jak tam w telewizji teraz nas karmią. No to bo, jeszcze może wątek śląski. Jak? Wątek śląski do nowoczesności na krótko wstawię. No próbuj. No bo tutaj jest problem, że wszyscy palą śmieciami albo węglem na przykład na tych osiedlach. Czemu nikt nie wpadł na to, żeby jakieś centralne ogrzewanie na przykład zbudować dla całej dzielnicy? No właśnie ograniczenia biurokratyczne to powodują. I ceny, podatki, że na przykład nie opłaca się ciągnąć ciepłociągu dla 100 domów. Przecież to jest absurd. Dla 100 domów to jest czysty zysk. Zamiast płacić za węgiel, będą płacić komuś, kto im ciepło dostarcza, już gotowe, czyste i fajne. A to jest naprawdę biurokratycznie skomplikowane tutaj. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No i tak... Co by nie mówić, no to musimy przypomnieć, że my wspieramy posłankę Pawłowicz. Nie wiem jak ty, ale ja wspieram. Ja będę tutaj popierać, bo trzeba, jeżeli ktoś wysłuchał wiadomości i na tej podstawie ocenia ową jejmość, to niech się stuknie młotem, najlepiej pneumatycznym albo jakimś bardzo ciężkim w łeb. Zautomatyzowanym. Zautomatyzowanym, tak, nowocześnie. W główkę. Niech weźmie i wysłucha jeszcze raz, ale całości. Na YouTubie są nagrania całości jej różnych wypowiedzi, które zostały pomontowane w wiadomościach różnych, żeby ją ośmieszać. A wiesz, że ja widziałem w wiadomościach jej wypowiedzi i tak przyznaję jej rację, mimo że była zmontowana. No ale była zmontowana, no i to już jest... No tak, ale i tak mimo tego, że była zmontowana, to w zasadzie gada z sensem ta kobieta przecież. No nie w zasadzie, tylko w ogóle gada z sensem. Ona znacznie mądrzej mówi od większości innych posłów, no przecież to jest bardzo wykształcona kobieta, no i... Zacytuję Alternatywy 4. W końcu profesor! No... Słuchaj, to nie taka profesor jak ta głupia ten no tłusty, jak ta głupia tłusty czwartek. Czy tam A, no inny tak. dzień tygodnia. Ach, Boże. Dobra, to już przestańmy się nabijać. Ja jeszcze dodam, że miała być na walentynki, mniej więcej w tej okolicy, audycja o... Ty pamiętasz, jak zapowiadałem, czy nie? O seksie? Tak? No tak, no miała być. No ale niestety nie będzie teraz, będzie w maju, albowiem przesunęło się wydanie książki pewnej autorki, z którą byliśmy umówieni na audycję i ową książkę będziemy reklamować, będziemy o niej rozmawiać w maju, więc... To, co obiecaliśmy, to spełnimy.
I będzie o różnych sprawach ciekawych i przyjemnych. To zapraszamy do słuchania w każdym razie. No, do zobaczenia. Konserwa wspiera akcję Koliber dla życia. Koliber dla życia to akcja, która ma na celu ochronę życia od poczęcia. Projekt ten ma uświadamiać polskie społeczeństwo, jak poważnym problemem społecznym jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W pierwszej połowie października wystosowaliśmy razem z posłem Przemysławem Wiplerem interpelację w sprawie polskich szpitali finansowanych przez NFZ, których w 2011 roku dokonywano aborcji. Koliber wyruszył także w Polskę z filmem October Baby. Jest to oparty na faktach obraz o dziewczynie narodzonej podczas aborcji. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na film, a informacje o projekcjach można znaleźć na stronie dlażycia.koliber.org. W komitecie honorowym akcji są Przemysław Babiarz, Jacek Karnowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sławomir Olejniczak, Grzegorz Braun, Łukasz Adamski, profesor Jacek Bartyzel, Paweł Kukiz, Tomasz Terlikowski. Akcja Koliber dla życia. Mili panowie i miłe panie, wczoraj przyśniło mi się zebranie. Na tym zebraniu tłumek nieludzki siedział na krzesłach, a nawet w kucki. Temat wiodący trudno ustalić, liberalizmem wiało po sali. Żółte krawaty, koszule w paski, gadka oklaski, gadka oklaski. Coraz dochodził dzielnie do głosu ktoś od puławian lub komandosów. Słuchając głupot myślałem sobie, co to za ludzie, co ja tu robię. Wtem okularnik z wąsikiem macho złapał mikrofon i popis zaczął. Idąc za mistrzów oracji radą, nabrał powietrza, cały się nadął. A kiedy pierwszą wygłaszał kwestię, niczym balonik uniosło bestię. Gdy pod sufitem szybował pięknie, sala dumała, pęknie, nie pęknie. Huk! I delikwent w dół pomknął ryłem. I właśnie wtedy się obudziłem. Sen był przyjemny, z miłym finałem. Zgadnijcie, o kim wam zaśpiewałem. No, 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 no. Nie no, jabł to jest stan umysłu. Do zobaczenia.